No cześć. To, co przed chwilą widzieliście, to były urywki mojego ostatniego treningu w trakcie odchudzania, zrobionego w siłowni McFit. Co mogę wam powiedzieć? No, bez zbędnych wstępów, zróbmy to, o czym jest to wideo, czyli pokażę wam moje efekty odchudzania przez ostatnie 70 dni, tak? Bo tego, myślę, najbardziej jesteście ciekawi, czyli co udało mi się przez 70, dokładnie 1 dni, osiągnąć, jeśli chodzi o moje odchudzanie. Tak więc oto i efekty. Dzisiaj nieco inaczej niż ostatnio, zaczniemy nie od tabeli Excela, to później dla wytrwałych i tych, którzy chcą zostać ze mną troszkę dłużej poglądać to nagranie, zaczniemy od razu od zdjęć mojej sylwetki. Tak więc powolutku, tutaj mam wszystkie pootwierane, zaraz je zobaczycie dokładnie. Zacznijmy od tego zdjęcia. To są pierwsze dni, to jest pierwszy dzień dokładnie odchudzania. Gdybym miał się czepiać, tak naprawdę drugi, ale no już nieważne, tak? Czyli przyjmijmy, tak wyglądałem pierwszego dnia odchudzania. Kolejne zdjęcie, tak wyglądałem po 30 dniach, przy czym przez pierwsze 30 dni się nie odchudzałem. Przez pierwsze 30 dni trzymałem 2850 kilokalorii na dzień, 320 gramów białka, węglowodanów z tego co pamiętam, 80 gramów tłuszczu i 180 gramów białka. Dieta była i moim celem przez ten pierwszy miesiąc było jak największe zbudowanie siły mięśniowej, co mi się udało. Bez żadnych problemów trenowałem przez ten miesiąc i non-stop zwiększałem osiągi treningowe. I teraz przejdźmy dopiero do tego, co się stało w 101 dniu dokładnie, czyli po 71 dniach odchudzania. I ja, szczerze mówiąc, byłem dość zszokowany efektami, bo są dużo lepsze niż się spodziewałem po zaledwie 70 dniach. Szczególnie mocno zobaczycie to na tej reszcie zdjęć, które mam otwarte. Tam naprawdę bardzo dobrze to widać. Tak więc uwaga, przygotujcie się, ja na chwilę wam dosłownie to pokażę i potem zniknie. Puff, tak, dobra, nieważne. I teraz tak, chcę, żebyście zwrócili uwagę na to miejsce, na środkowym zdjęciu, na mój brzuch. Ile tłuszczu mam na brzuchu, jak widoczny jest brzuch. Oczywiście światło jest minimalnie inne, kolor, odcień, barwa światła, dlatego że ja stoję przodem do okna, kiedy nagrywam, kiedy robię te zdjęcia. I w dniu, w którym, w 101 dniu po prostu było pochmurno i było tylko światło z lampy, której używałem do oświetlenia, i nie było tego światła, które normalnie też z okna pomarańczowego, dlatego kolor jest trochę inny. Ja nie byłem taki opalony jak na tym zdjęciu, tylko byłem taki właśnie blady. Ale zwróćcie uwagę do rzeczy na ten brzuch właśnie. Ile tam jest tłuszczu, a zwróćcie uwagę, uwaga. Pum, wracamy. I znowu. Ptum, tak? Ok. Dobra, teraz pierwsze zdjęcie od lewej. Co ja widzę? No oczywiście zwróćcie na obwód uwagę na wcięcie w pasie. Na wysokości tych pierwszych kostek sześciopaka, które mi widać. Znaczy w sumie ja mam czteropak. Zwróćcie uwagę, jak będę przeskakiwał, o ile głębsze jest to wcięcie, tak? Więc no, to na pewno widać, że ubyło mi tam. Jeśli chodzi o nogę, zwróćcie uwagę, kurde, mam wrażenie szczerze, że nogi mi urosły, jak się odchudzałem. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale takie mam wrażenie na tych zdjęciach. Zwróćcie uwagę też, że widać więcej szczegółów, tak? Zaczyna bardzo delikatnie tutaj wyłazić jakiś tutaj prążek i powiem wam szczerze, że przy świetle, o i tutaj na tym zdjęciu to widać też, przy świetle w lustrze, jak się oglądam sam narcystycznie, to widzę to, że na nodze też zaczynają się mięśnie pojawiać. Tego niestety na tych zdjęciach nie widać. Dobra, teraz weźmy drugie zdjęcie od lewej, czyli plecy. Zwróćcie uwagę na ten obszar pleców. Tuf. I wróćmy. Tuf. I wróćmy. Japs. I znowu. Słuchajcie, skóra jest o wiele bardziej opięta na plecach, niż była w pierwszym dniu odchudzania po tych 71 dniach, więc efekty są, no ja jestem w szoku, jak dobre. Środkowe zdjęcie ponownie, przedostatnie zdjęcie, zwróćcie uwagę na mięśnie skośne brzucha, ile więcej tam jest tych prążków po prostu, tak, w tym rejonie tutaj. Żyłka po tej samej stronie nad majtkami na brzuchu też, tu ledwo widoczna, tu bardzo dobrze widoczna. Część z tego to być może światło, które trochę bardziej podkreśliło niebieski kolor żyłki. Ale na ostatnim zdjęciu teraz zwróćcie uwagę. Żyłka po prawej stronie, po mojej lewej stronie brzucha, a po prawej, jak wy patrzycie.
Nie ma, jest. Nie ma, jest. Tak więc efekty są bardzo, bardzo, bardzo wyraźne. I to nie są zdjęcia, które najbardziej mnie zszokowały, jak sam sobie oglądałem. Najbardziej zszokowały mnie następne zdjęcia, czyli zdjęcie to. Zwróćcie uwagę, jak ta skóra jest opięta na tym brzuchu. Zdjęcie następne, czyli to. Tak, zwróćcie uwagę też ponownie. Po prostu magia, moim zdaniem. No jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego, co mi się udało uzyskać. Zdjęcie to. Tak, czyli troszkę plecy widać, że możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda z trochę innej perspektywy. Zdjęcie tego typu. Tutaj naprawdę kozacko widać brzuch, nie? No słuchajcie, ja jestem naprawdę... I tu nawet na klatce zaczyna być widać oddzielenie górnego od dolnego aktonu mięśnia piersiowego. No ja jestem w ciężkim szoku, jak dużo udało mi się osiągnąć. I teraz pokażę wam zdjęcie, które mnie ciężko zszokowało. Po prostu szczena mi opadła. Uwaga! Tuf. Say what? Prążek na najszerszym grzbietu? Say what? O co tu chodzi w ogóle? Masakra. Nie wiem, ile mam procent tkanki tłuszczowej, bo się nie mierzyłem, ale po prostu jestem w ciężkim szoku, tak? I kolejne zdjęcie. Tu się trochę waham, czy je wam pokazać, bo trochę widać otoczenie. No ale dobra. Tu zwróćcie uwagę, na plecy. No też, no kosmos po prostu, tak? I ostatnie zdjęcie. A, to jest powtórka z rozrywki, tak? No ale po prostu magia, tak? Ja jestem w ciężkim szoku po prostu, jak dużo udało mi się osiągnąć. Mało tego, że mam dobre efekty, to jeszcze do tego udało mi się, przypuszczam, że przynajmniej utrzymać masę mięśniową, jeśli nie, być może trochę zbudować masę mięśniowej w trakcie odchudzania. Jakie mam podstawy, by tak twierdzić? Ano, mam podstawy takie, że znam mój program treningowy, jest dobrze ułożony cykl treningowy i mam dowody na to, że zwiększyłem moje osiągi treningowe w trakcie odchudzania, które już wam oczywiście pokażę. Tak więc zajrzyjmy sobie do tabeli Excela szybciutko. Pierwszy dzień odchudzania tutaj, jak widzicie, był 3 kwietnia i szczęśliwie się składa, że dokładnie z 3 kwietnia mam vlog treningowy. Już go wam szukam. Tutaj 3 kwietnia 2015. Włączmy go sobie. I ja tego wyciszę, bo ja tutaj coś gadałem. Słuchajcie, to jest tak. Tu będzie to dobrze widać. Ok. To jest... Nie wiem, czy na ile to dobrze widać. A, zobaczymy. No dobra, powiedzmy, że widać, jak się przyjrzeć. Tu jest 25 kg, czyli to jest 70 kg i tu jest jedyneczka. To jest 72,5 kg, wtedy robiłem 3 serie po 7 przysiadów. No i z taką łatwością to szło, jak teraz to właśnie widzicie, tak? I... Kolejny film, który wam pokażę, jest z 26, nie 26, tylko 13 się odbył ten trening czerwca z Krystianem w galerii MM. Oboje przysiadaliśmy wtedy 80 kg, tak więc 72 dni od dnia rozpoczęcia wyzwania dołożyłem praktycznie rzecz biorąc 7,5 kg do przysiadu, a do końca odchudzania było to już całe 10 kg. Tak, to było tyle, co chciałem powiedzieć. Nie wiem czemu, jak pierwszy raz nagrywałem ten voiceover, to coś mi się pomyliło. Włączyłem nagranie z 13 zamiast z 26, no ale nieważne. Wiecie jak jest. Crossfitowa 20, crossfitowa 10 na każdej stronie, 8 dyszek, tak? Jak chcecie, możecie sobie obejrzeć cały vlog treningowy. Też w tym momencie do obu nagrań z obu treningów daję wam linki na ekranie, żebyście mogli sobie obejrzeć. Tak więc w trakcie odchudzania udało mi się zwiększyć osiągi treningowe. Pod koniec odchudzania to już było 82 kg na sztandze, tak więc 10 kg do przysiadu dołożyłem. To samo jest prawdą dla wszystkich pozostałych ruchów, z wyjątkiem wyciskania na klatkę piersiową, w którym utrzymałem łączną objętość treningu z ciężarem i zrobiłem progresję tego obciążenia, tak naprawdę, czyli progresję objętości treningowej, ale musiałem zastosować technikę rest pause. Krótko mówiąc, udało mi się zrobić to, co było założeniem, czyli pokazać wam, jak dużo można zrobić w zaledwie 71 dni przy dobrze zaprogramowanym treningu i diecie. Tak więc udało mi się pokazać wam, co potrafię jako trener personalny. Krótko mówiąc, gdy na co dzień zajmujesz się czymś innym i braknie ci po prostu czasu na zdobywanie wiedzy z nowej dziedziny, to im dłużej trenujesz, tym bardziej na dobrą sprawę uświadomisz sobie, że potrzebujesz trenera. Możesz być specjalistą w jednej dziedzinie, więc no nie męcz się, ok? Po prostu napisz do mnie na adres logic.solution.fitnessmałpa@gmail.com, adres również w opisie pod filmem
Pamiętaj, 3 miesiące dobrego treningu ze mną sprawią, że będziesz wyglądać i czuć się lepiej niż po roku samodzielnej charówki. A więc naprawdę warto się ze mną skontaktować, myślę, sami widzicie, co potrafię w tym momencie. Jeszcze jedną rzecz chciałbym Wam pokazać na samo zakończenie, jedna rzecz, o której zapomniałem, czyli tabelka. To jest ten pierwszy miesiąc odchudzania, w którym nie chudłem. To jest pierwszy miesiąc, pierwsze 30 dni odchudzania, a czy tam troszkę więcej niż 30 dni, a to jest kolejny około 30 czy 40 dni odchudzania. Czyli tutaj mamy pierwszy dzień odchudzania, a tu 71 dzień odchudzania. I teraz tak, wywołujemy kalkulator, żeby nie było. I teraz tak, ta kropka ma dokładnie średnia z 7 dni 76,57. 76,57, a ostatniego dnia redukcji średnia z 7 dni 73,19. Minus 73,19. Oznacza to, że w 71 dni schudłem zaledwie 3,3 kg, no powiedzmy 3,4 kg według średniego ważenia z każdych 7 dni, by mieć takie piorunujące właśnie efekty, tak? Więc nie trzeba schudnąć dużo i biorąc pod uwagę to, jak kolosalna jest właśnie różnica w moim wyglądzie, jest to kolejna rzecz, ta różnica niewielka w wadze ciała, która skłania mnie do tego, bym wierzył, że zbudowałem troszkę, odrobinkę masy mięśniowej. Ci z Was, którzy uważają, że jest to kompletnie niemożliwe, by w trakcie odchudzania zbudować masę mięśniową, zapraszam Was do śledzenia kanału, możecie w tej chwili subskrybować go wielkim czerwonym guzikiem, bo niedługo zrobię na ten temat nagranie, bo okazuje się, że były badania na ten temat przeprowadzone i mam zamiar te badania Wam po prostu przedstawić i pokazać Wam, jak wygląda rzeczywistość tak naprawdę dla naturalnie trenującej osoby. Dobra. To by było tyle, jeśli chodzi o nagranie z monitora mojego komputera. Zapraszam Was, chętnych z Was, do oglądania dalszej części nagrania, w której powiem Wam, jakie mam dalsze plany treningowe, sylwetkowe być może nawet i tak dalej. Krótko i na temat, jakie mam dalsze plany w takim razie na temat związane, przepraszam, z moim rozwojem, czy to nazwijmy to sportowym, treningowym i być może nawet sylwetkowym, tak jak powiedziałem. Krótko. Po pierwsze, reverse dieting. O tym zrobię osobne wideo dla Was w niedalekiej przyszłości. Ale krótko mówiąc, ogólna idea jest taka. Jeśli robiłem dietę na 2450 kalorii, nie mogę po prostu wskoczyć nagle z dnia na dzień na przykład 4500 kalorii i wywalić wszystkich aerobów, jakie robiłem do tej pory, bo po 3 tygodniach czegoś takiego będę wyglądał gorzej niż 100 dni temu, zanim w ogóle zacząłem całą zabawę w odchudzanie, tak? To jest po pierwsze. Jak ja będę robił reverse diet, to myślę zrobię jako osobne wideo, oprócz tego, że zrobię wideo o reversie jako takim. W każdym razie idea jest bardzo prosta, żeby stopniowo dodawać kaloryczność do diety i bardzo powoli odejmować również aktywność aerobową. Jak już zrobię całkowicie reverse diet i wejdę w nadwyżkę energetyczną, zmienię program treningowy. To jest druga rzecz, którą chciałem Wam powiedzieć. Zmieniam program treningowy, dlatego że program treningowy, który prowadziłem do tej pory, to był może nie tyle dla początkujących program, ale dla osoby, która już nie jest początkująca, ale jeszcze nie jest średnio zaawansowana. Dlaczego używałem takiego programu? Po pierwsze, miałem kontuzję kolana pod koniec zeszłego roku gdzieś tam, czy nawet wcześniej niż pod koniec zeszłego roku, 3 czy 4 miesiące przed końcem roku. I w związku z powyższym wszystko tak naprawdę ucierpiało i poza tym chciałem ten program treningowy przetestować, dlatego że jest to program treningowy, który stworzyłem specjalnie dla Was i który dla Was będę udostępniał w niedalekiej przyszłości od stycznia, chyba od 8 stycznia piszę e-booka dla Was z programem treningowym dla początkujących. To nie będzie jedna kartka z wypisanymi ćwiczeniami, tylko na zasadzie ok, tu macie za 200 zł program treningowy i spis ćwiczeń, tak jak niektórzy trenerzy potrafią zrobić, to jest bubel. Ja czegoś takiego Wam nie dam, dam Wam dużo więcej w tym e-booku, łącznie z atlasem ćwiczeń, tak? Więc to jest po pierwsze reverse i zmiana programu treningowego. Jeśli chodzi o moje plany na przyszłość, na pewno, skoro już się za siebie zabrałem w 2015 roku, to chciałbym sylwetkowo coś osiągnąć. Co nie znaczy, że kiedykolwiek wystartuję w jakichkolwiek zawodach męskiej sylwetki czy kulturystyki. Dlaczego? Opowiem Wam krótką anegdotę. Rozmawiałem z moim znajomym po fachu, notabene zawodnikiem męskiej sylwetki i tak od słowa do słowa, że się wziąłem w końcu za siebie po 2 latach banialuczenia. Że mam zamiar, że czy może wystartuję w męskiej sylwetce za rok czy za dwa, jak już dojdę do jakiejś sensownej formy. On w tym momencie jadł posiłek, przestał szuflować ryż, podniósł wzrok i spojrzał na mnie i mówi tak: ale wiesz, że będziesz musiał jechać na bombie?
Czyli prosto w twarz powiedział mi, że na zawody trzeba jechać na bombie. Ja się pytam, co, aż taki poziom tam jest, że faktycznie? On mówi, no a co ty myślałeś, wszyscy lecą na bombie, natura nie istnieje. I nie jest to pierwsza osoba, która mi to mówi, że zawodnicy wszyscy, ci liczący się, którzy faktycznie zgarniają medale na zawodach, a nie tylko ci, co wystartowali i nic nie osiągnęli, to faktycznie są ludzie, którzy po prostu lecą na bombie. Oni są kilkanaście kilogramów ciężsi przy swoim wzroście, przy tej samej tkance tłuszczowej, niż ludzie, którzy są naturalnie na zawodach. Tak więc ja po prostu nie mam szans w męskiej sylwetce. Co nie zmienia faktu, że jak za rok czy dwa osiągnę już tą sensowną masę mięśniową, mam zamiar zrobić sobie taki mały, osobisty, teraz Polish Fitness Freak coś takiego robi, jak Personal Olympia, czy on sam dla siebie się przygotowuje. Ja sobie zrobię taki mój mały contest prep i zobaczę, do jak dobrej formy mogę się przygotować. Natomiast na okres tych dwóch lat moim celem będzie siła maksymalna. Koniec, kropka. Biodro mam zwyrodniałe od urodzenia, więc z przysiadem może być różnie, ale w martwym ciągu i w wyciskaniu na klatę nie mam problemów. Czuję, że te ruchy są dla mnie stabilne, jeśli chodzi o pozycję stawów, że jestem w nich silny. Nie w sensie, że już mam dużo siły w nich, tylko że na przykład na klatę czuję, że mam zapas w moim ciele, jeśli chodzi o ciężar, który mógłbym wycisnąć. Teraz jest tylko kwestia tego, żeby odpowiednio trenować i to osiągnąć. Co mnie zmotywowało, jest taki człowiek, który się nazywa Josh Henkat. On w wieku 21 lat w kategorii junior w IPF Worlds 2014 lat, wtedy miał 22 lata, w 2014 roku, przepraszam, zdobył mistrzostwo świata. Przy wadze 74 kg, to jest kategoria wagowa, w której startuje, na klatę 171,8 w tym roku, czy tam 181, nie pamiętam, kilogramów. Przysiad ponad 250 kg, w tej chwili wam nie powiem, tu daję link do nagrania jego na temat Worldsów tegorocznych. I martwego ciągu nie dał rady w ogóle zrobić, dlatego że miał kontuzję. I w ogóle nie dał rady odrywać sztangi od ziemi. Natomiast rok wcześniej ciężar, którym otwierał martwy ciąg w tym roku, podniósł bez problemu. W związku z powyższym, no, to mnie zmotywowało, że człowiek mojego wzrostu mniej więcej, czy może nawet troszeczkę niższy, o wadze 74 kg wyciska 170, przysiada prawie 270 i podnosi z podłogi lekko 250 kg, jak nie ma kontuzji, tak? Bo 250 kg to był jego pierwszy bój, czyli opener tak zwany. A openery się z reguły robi na 80 kilka procent one rep maxa. W związku z powyższym to jest mój cel, to są moje cele. Reverse, zmiana programu treningowego i przez najbliższe 2 lata zobaczyć, jak dużo jestem w stanie osiągnąć z moim ciałem, jeśli chodzi o siłę maksymalną. Jeśli będę miał sensowne osiągi, być może rozważę startowanie w jakichś zawodach regionalnych, bo wiadomo, na regionalnych ludzie są słabsi. Monikujmy, ja nie będę od razu do Mistrzostw Polski się wyrywał, bo nie mam szans. Więc może za 2 lata wystartuję w jakichś regionalnych mistrzostwach trójboju, może w samym push-pull contest, czyli wyciskanie i martwy ciąg. W zależności od tego po prostu, jak to moje biodro z przysiadem pozwoli mi zadziałać. I takie są moje plany, tak? Takie są moje plany, czyli nie zalać się na masie i zmaksymalizować siłę mięśniową. No i to by było zasadniczo tyle, jeśli chodzi o podsumowanie tego wideo. Mam nadzieję, że wam się podobało. No kurczę, no po prostu zobaczyliście porównania mojej sylwetki i tego, jak dużo można zrobić w 71 dni z dobrze ułożonym programem treningowym i dietą. W tym momencie subskrybujcie kanał wielkim czerwonym guzikiem, jeśli widzicie mnie po raz pierwszy. W ten sposób nie przegapicie kolejnego odcinka, w którym na pewno nie będzie to już o mnie, tylko będzie o czymś konkretnym. Czy to o rewersie, czy to o budowaniu masy mięśniowej w trakcie odchudzania, które, jak okazuje się z badań, wynika, że jest możliwe. Odcinek na kanale pojawi się już wkrótce, już jest nagrany. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned.